26 lutego odbyła się piąta sesja Rady Miejskiej w Halinowie, na której zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Halinów na okres od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016. Zgodnie z taryfą łączna cena netto za dostarczony metr sześcienny wody i odprowadzony metr sześcienny ścieków dla mieszkańców wyniesie 9,14 zł. Wzrośnie zatem o 89 groszy. Cena wody wzrasta o 2, zaś cena ścieków o 87 groszy. Pozostałe stawki, to jest opłata abonamentowa i opłata przyłączeniowa, zostały utrzymane na poziomie wzrostu od 0 do nieco ponad 2%. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok taryfowy 2015-2016 została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej jakości usług świadczonych przez zakład komunalny w Halinowie, czyli ciągłą dostawę wody w wymaganej ilości oraz ciągłe odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie wszystkich ścieków. Ze środków uzyskanych z opłat pokryte będą uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w gminie. Wzrost ceny za ścieki spowodowany jest głównie przez przejęcie przez zakład w 2015 roku obsługi sieci kanalizacyjnej w Okuniewie. Wzrost taryf pozwoli na zrealizowanie planu inwestycyjnego gminy i zakładu komunalnego ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy na lata 2013-2020. Środki pozwolą na realizację remontów i konserwację obiektów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Pozwoli to utrzymać na wysokim poziomie jakość produkowanej wody oraz wysoki stopień oczyszczania ścieków. Wprowadzone stawki nadal są jednymi z najniższych cen za tego rodzaju usługi świadczone na obszarze podwarszawskich gmin i miast.